Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku. Odcinek miał być troszkę wcześniej, ale niestety zaspałem, więc będzie troszkę później. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku rozegram sobie mecz Walia Polska, który odbędzie się dzisiaj. Mam nadzieję, że Polacy wygrają, więc napiszcie w komentarzu, jaki wynik obstawiacie. A ja obstawiam 2-1 dla Polski. No i zobaczymy, czy trafię wynik. Dobra, słuchajcie, oczywiście wezmę sobie tutaj tą oto kolekcję, która nie tak dawno była nowością. Mam tutaj dwie saszetki z kartami. Tutaj, słuchajcie, mam trzy. I weźmy sobie jeszcze tutaj parę. Może tak, żeby było może z 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, jest 10 plus dwie z kartami. Oczywiście bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie naklejki i karty tam, gdzie są piłkarze, a nie jakieś, wiecie, koszulki czy tam loga i tak dalej. No dobra, lecimy z pierwszą saszetką. Oczywiście szukamy Polski i Walii. No i zobaczymy, cóż my tutaj mamy. International Star. Oczywiście tutaj Czechy. Jedziemy, szukamy i zobaczymy, czy coś uda się trafić w kartach. Ukraina, mamy Walię. Jest pierwsza bramka dla reprezentacji Walii. No niestety na razie przegrywamy, ale zobaczymy, to oczywiście mecz się jeszcze nie skończył. I tutaj mamy Mounta i tutaj Young Player, oczywiście zawodnik z Realu Madryt i z reprezentacji Francji. No dobrze, w kartach nie udało się Polski trafić. Mamy jeszcze jedną saszetkę. I jak na razie Walia wygrywa z Polską 1-0. No i tutaj mamy Portugalię na początek. I zobaczymy, może tutaj coś wpadnie. I uwaga, mamy kartę specjalną, świecącą. Krystal. Tutaj jeszcze Griezmann i tutaj Silva, Portugalia. No cóż, w kartach wpadła jedna bramka dla reprezentacji Walii. Zobaczymy, jak to będzie z naklejkami. Więc lecimy z pierwszą saszetką i uwaga, zobaczymy, cóż nam tutaj wypadnie. Oczywiście no tutaj mamy loga drużyn, to się nie liczy. Tutaj mamy Szwajcarię, Chorwację. Koszulka i tu jeszcze na końcu był Van Dijk, więc no tak, no taka trochę słaba ta paczka była, bo tam w sumie tylko co tam był, chyba tylko dwóch piłkarzy. Brakuje mi jeszcze chyba 69 naklejek w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. No więc mam jeszcze sporo tutaj, mówię tutaj o naklejkach oczywiście. Pulusewski. Szkocja, Holandia i znowu koszulka. No to jak na razie w naklejkach nic nie wpada. Zobaczymy w kolejnej saszetce, czy coś tutaj może się uda trafić. No niestety tutaj Polski nie ma. Jest Polska i Piotr Zieliński. Zrobiło nam się 1-1, więc elegancko. Połowa Portugalii tam była. No jest tu Polska, ale jak już powiedziałem, fajne logo, co? No, więc jak powiedziałem, liczą się tylko piłkarze. Zobaczmy, czy tutaj coś wpadnie. Zrobiło się 1-1. Ciekawe, czy trafię wynik. Powiedziałem 2-1. Oczywiście chodziło mi tu o mecz ten prawdziwy, ale jestem bliski trafienia też i tutaj. No, zobaczymy. Tu mamy Ukrainę. I tutaj już nie ma więcej ani Polski, ani Walii. Zobaczmy, co będzie tutaj. Jestem ciekawy, jaki wynik obstawiacie. No i czy będziecie w ogóle oglądać, bo ten ostatni mecz z Holandią słabiutko, strasznie słabiutko. Dobrze, koszulki. Tutaj mamy Izaka, tu też jest Walia, ale to oczywiście... nie bierzemy tego pod uwagę. O Jezu, co to, ale strasznie słaba saszetka, praktycznie same jakieś koszulki i loga. No ale wiadomo, to też jest potrzebne. Ok, i tu mamy co? Znowu koszulka. I znowu koszulka.
O, tu już mamy piłkarza, więc fajnie, to tak samo, ale nie ma ani Polaka, ani nikogo z reprezentacji Walii. Zostało mi tam, nie wiem, chyba jeszcze 3 saszetki, stąd będzie 4, więc na razie jest 1 do 1. I co my tutaj mamy? Nie jest ani Polska, ani Walia. Tu mamy koszulkę z reprezentacji Niemiec. Tutaj świecąca naklejka. Pjanić. I koszulka Francji. Słuchajcie, 3 saszetki do końca. Wynik 1 do 1. No ciekawe, czy trafię wynik. Parę razy jak obstawiałem jakieś wyniki, grając tutaj oczywiście, bawiąc się kartami czy tam naklejkami, parę razy udało mi się trafić wynik ten w prawdziwym meczu. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. 2 do 1 dla Polski stawiam, tak jak już powiedziałem wcześniej. No niestety dalej remis tutaj w tym karciano-naklejkowym meczu. Ale jeszcze dwie saszetki, jeszcze dwie saszetki i zobaczmy co będzie tutaj. Tu mamy Griezmana. Portugalia, Czechy, Holandia, Włochy, Chorwacja, ojej, Mount na końcu, ale emocje, słuchajcie, ostatnia saszetka i co tu będzie? Czy będzie jakiś Polak, czy będzie ktoś z Walii? Tu mamy Odegaarda, Gnabry, koszulka. Logo Topsa i uwaga, nie ma, no nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, więc no tutaj wpadł wynik 1 do 1, prowadziła Walia, ale Piotr Zieliński wyrównał, więc no zobaczymy jak to będzie w prawdziwym meczu. Tu mamy strzelców bramek, Ramsey, a tutaj mamy Zielińskiego. Więc 1 do 1. Piszcie w komentarzu, jaki wynik obstawiacie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. I miłego oglądania. Oczywiście meczyku, bo ja będę oglądał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.